Nie wycofuj się rakiem. Materiał o bezpłatnych badaniach jelita grubego w Centrum Zdrowia Tuchów. Marek Kołdras, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku programu profilaktycznego Szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski, który służy ograniczeniu zachorowań na raka jelita grubego. Naszym gościem jest doktor habilitowana Danuta Owczarek, która pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego do spraw gastroenterologii w Małopolsce. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani doktor, zacznijmy może od tego, co powinniśmy wiedzieć o raku jelita grubego. No przede wszystkim podstawowa wiadomość to, że jest to choroba nowotworowa i złośliwa. I rozwija się ona z komórek nabłonka, który wyściela światło jelita grubego. W początkowym okresie te zmiany mogą być tylko ograniczone do błony śluzowej jelita grubego, ale po przekroczeniu tej błony no to dochodzi już do zmian dalszych, czyli do przerzutów, do węzłów chłonnych, do przerzutów odległych. Skąd biorą się takie schorzenia onkologiczne? Schorzenia onkologiczne biorą się z takiego procesu podstawowego, że każda komórka, normalna, prawidłowa komórka nabłonka jelitowego ulega przemianie. Jej materiał genetyczny ulega podwojeniu, powieleniu, a następnie podziału. Powstają kolejne nowe komórki, stare obumierają, a nowe przejmują ich funkcje. To jest tak zwany cykl komórkowy, który jest regulowany przez szereg różnych mechanizmów przy udziale genów. Są to właśnie geny takie jak protoonkogeny, geny supresorowe czy geny właśnie naprawcze. I od tych genów naprawczych właśnie zależy, że ten cykl komórkowy podlega prawidłowemu cyklowi i nie dochodzi do żadnych zaburzeń pod wpływem różnych czynników. Te geny naprawcze naprawiają wszystkie powstałe defekty w materiałach genetycznych. Czynniki, które działają, czyli tak zwane czynniki rakotwórcze, karcinogeny, one prowadzą do zaburzenia w tym naszym materiale genetycznym, w tych genach, dochodzi do mutacji genów. I w wyniku tych mutacji w genach no nie ma już prawidłowego tego cyklu komórkowego, czyli powstają komórki już nieprawidłowe i one już nie podlegają naprawie przez te geny naprawcze. I one powielają się, dzielą się, powielają i rosną, rozwija się nowotwór. Na początku oczywiście powstają zmiany przednowotworowe, a w konsekwencji dochodzi do rozwoju raka jelita grubego. No, rak jelita grubego jest częstym nowotworem, bo przyjmuje się, że w Europie Środkowej i Europie Wschodniej zajmuje drugie miejsce po raku płuc u mężczyzn, a u kobiet po raku sutka. W Stanach Zjednoczonych troszeczkę mamy lepszą sytuację, jeżeli tak możemy powiedzieć, zajmuje trzecie miejsce u obu płci. I to nie jest tak, że wiemy, który z tych czynników karcinogennych konkretnie w danym przypadku wywołał chorobę? Nie, nie wiemy, bo na każdego działa wiele czynników karcinogennych, czyli tych czynników rakotwórczych. I chociaż wiemy, jakie czynniki występowały u danego chorego, to nie możemy powiedzieć, który czynnik jest odpowiedzialny za rozwój raka jelita grubego. Wymieńmy te podstawowe czynniki, które sprzyjają tworzeniu tych nieprawidłowych pokoleń komórek. Palenie tytoniu, otyłość, brak aktywności fizycznej lub mała aktywność fizyczna, nieprawidłowe odżywianie, dieta uboga w błonnik, dieta bogato-tłuszczowa. Niektóre schorzenia, na przykład zespół metaboliczny, który wiąże się z otyłością, z cukrzycą, nadciśnieniem, zaburzeniami lipidowymi, to częściej występuje ten zespół u mężczyzn. Dodatkowe schorzenia u chorych, na przykład wrzodziejące zapalenie jelita grubego, które wiąże się z 20-krotnym zwiększonym ryzykiem rozwoju raka jelita grubego, choroba leśniowskiego Crohna, z 3-krotnym ryzykiem rozwoju raka jelita grubego, rodzinny też wywiad występowania raka jelita grubego, ale bez tych klasycznych cech, tak zwanych genetycznego podłoża raka jelita grubego. No właśnie, a jak często mamy do czynienia z takim genetycznym podłożem w przypadku tej choroby? Genetyczne podłoże to przyjmuje się 5-10%, czyli te 90% to są to zachorowania spontaniczne na raka jelita grubego. Jeżeli chodzi o takie genetykę ścisłą, to mamy polipowatość, rodzinna polipowatość czy rakowata, która wiąże się ze 100% życiowym ryzykiem rozwoju raka jelita grubego. Następnie druga taka rodzinne schorzenie, czyli ale już bez tej polipowatości, to występuje się z 70% ryzykiem życiowego wystąpienia raka jelita grubego. Istotnym czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia choroby jest wiek.
Tak, oczywiście wiek i dlatego właśnie wszelkie badania profilaktyczne zaleca się wykonywać po 50 roku życia. I nawet takie mamy badania dostępne, że 9 chorych na 10 osób, u których rozpoznano raka jelita grubego, było po 50 roku życia. Czyli to nam daje wiele do myślenia, że wiek jest tym głównym, bym powiedziała, też czynnikiem rozwoju raka jelita grubego. Powiedzmy, jak rozwija się ta choroba? Ta choroba rozwija się, tak jak powiedziałam, rozwija się początkowo w tej warstwie wyścielającej błonę śluzową jelita grubego, czyli z błony śluzowej w komórkach nabłonkowych. Jeżeli ten proces toczy się wewnątrz ściany jelita i jeżeli on przekroczy taką blaszkę właściwą błony śluzowej, no to już nie mówimy o raku nieinwazyjnym, czyli tak zwanym raku wczesnym, tylko już mamy do czynienia z rakiem inwazyjnym. Po przekroczeniu błony śluzowej na błonę podśluzową, tam warstwę mięśniową, później na oczewną, dochodzi do naciekania sąsiednich narządów, jak również do odległych przerzutów, węzły chłonne regionalne, następnie węzły chłonne oddalone i proces już wówczas jest niestety zaawansowany. A w jakim obszarze jelita najczęściej rozwija się choroba? Najczęściej rozwija się w tak zwane lewostronnie, czyli odbytnica przyjmuje się 30%, esica 25%, dalej wstępnica. To są właśnie, czyli te lewostronne zmiany są najczęściej obserwowane rak jelita grubego w tych okolicach. I też na przykład w niektórych krajach mamy tylko jako badanie profilaktyczne sygmoidoskopię, czyli badanie do zagięcia śledzionowego. Ale należy pamiętać, że to nas nie zabezpiecza, bo w ostatnim okresie dochodzi do wzrostu rozpoznalności raka jelita grubego właśnie w części prawostronnej, czyli w początkowych odcinkach jelita grubego. Powiedzmy o symptomach, bo one też nie są takie oczywiste. No tak, rak jelita grubego rozwija się bardzo długo. Zanim dojdzie do pierwszych objawów, to nawet może minąć 10 lat. Takich klasycznych pierwszych objawów. Długo ten rak, tak możemy powiedzieć, nie daje żadnych symptomów osobie. Nie wiemy, że go mamy. A on się rozwija, nacieka kolejne warstwy, może nawet dojść do przerzutów, a nie mamy żadnych objawów, klasycznych objawów. Jednym takim objawem, co może być, to może być krwawienie, ale niestety 96% krwawienia raka jelita grubego ma charakter utajony, czyli my tej krwi nie widzimy. I jedynym sposobem jest nieraz stwierdzić, czy pacjent ma krwawienie z przewodu pokarmowego, to jest badanie kał na krew utajoną. A jak pacjent dowiaduje się często o takim problemie? Często w badaniach profilaktycznych, kontrolnych, które wykonuje się w celu uzyskania zdolności do pracy, podstawowe badania morfologia krwi wykazuje cechę anemii. I wówczas zaczyna się pełna diagnostyka takiego chorego. Doktor habilitowana Danuta Owczarek, konsultant.